Cerkiew pod wezwaniem opieki Matki Bożej w Puchłach jest przykładem tak zwanego stylu rusko-bizantyjskiego. W jej architekturze widoczny jest wpływ rosyjskiego budownictwa drewnianego. Pięciokopułowa świątynia ma mocno rozczłonkowaną bryłę i bogatą ornamentykę elewacji. Od północy znajduje się wydłużony przedsionek nakryty dwuspadowym dachem, połączony z trójkondygnacyjną wieżą dzwonną. Dzwonnica jest czworoboczna w dolnej kondygnacji i ośmioboczna w górnej. Wieńczy ją wysmukły, ostrosłupowy hełm. W przyziemiu dzwonnicy znajduje się kruchta. Nawa na planie kwadratu przykryta jest dachem namiotowym, wygiętym na bocznych elewacjach w kształcie tzw. kokosznika i zwieńczona cebulastą kopułą na bębnie. Na krawędziach umieszczono cztery kopułki. Pięć kopuł symbolizuje Jezusa i czterech ewangelistów. Lukarny nad przedsionkiem doświetlają chór muzyczny. Do bocznych elewacji nawy przylegają ganki wsparte na dwóch filarach, nakryte stromymi dwuspadowymi dachami. Okna w kształcie wydłużonych prostokątów wielokwaterowe. Ganek nad głównym wejściem przekryty jest dachem o przekroju łuku. Nad drzwiami wejściowymi ikona Matki Bożej Opieki, trzymającej szal nad ludem. W kruchcie znajdują się schody na wyższe kondygnacje dzwonnicy. Na granicy przedsionka i nawy znajduje się anałojczyk z ikoną patronki cerkwi. Prezbiterium oddziela od nawy eklektyczny, trzyrzędowy ikonostas. W przedsionku umieszczono chorągwie, świeczniki, kwiaty z ikonami oraz ikony na ścianach. Nad płaskim stropem znajduje się na poddaszu chór muzyczny. Jest jasno, bo wnętrze oświetla sześć okien. Między dwoma z nich ikona Świętej Trójcy. Polichromia ścian i kopuł jest współczesna. Wykonał ją Włodzimierz Wasylkiewicz. Przedstawia ona głównie postaci świętych, Jezusa i Matki Bożej. Wnętrze odnowiono w latach 1961-1962. To ikona opieki Matki Bożej, której towarzyszą aniołowie. Bęben kopuły doświetla osiem okien. W ikonostasie, jak we wszystkich cerkwiach, ikony namiestne, święta prawosławne, ostatnia wieczerza, apostołowie. Z prawej strony grupa ukrzyżowania. Północne wrota diakońskie są nieużywane. Stoi przy nich szafka z ikoną.
Ikony namiestne to m.in. Archanioł Gabriel, Jezus Nauczający, Matka Boża Hodegetria. Niespotykane królewskie wrota. Zamiast czterech ewangelistów umieszczono na nich prawosławny krzyż o ośmiu końcach. Ten krzyż często nazywany jest krzyżem słowiańskim. Pierwsza belka oznacza tabliczkę z napisem Jezus Nazarejczyk Król Żydowski, którą nakazał przybić Piłat. Środkowa belka dla rąk ukrzyżowanego Chrystusa, a dolna to belka pod jego nogi. Podniesiony koniec wskazuje drogę do nieba. Na ścianie zamykającej prezbiterium ikona Trójcy Świętej – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Z lewej strony stoi wspaniale zdobiony kiot ze słynącą cudami ikoną Matki Bożej Opiekuńczej. Legenda o jej objawieniu pochodzi z XVI wieku. Ponoć człowiek cierpiący na obrzęk nóg, modląc się do obrazu, który pojawił się na lipie, został cudownie uzdrowiony. Na pamiątkę tego wydarzenia miejsce to nazwano Puchły. Niestety ta ikona spłonęła wraz z cerkwią w 1771 roku. Obecną cerkiew wzniesiono w latach 1913-1918. Została mocno uszkodzona podczas II wojny światowej. Uszkodzono wówczas dach, rozbito trzy kopuły, częściowo również ściany. Zniszczono wiele ikon. Pod kopułą wisi piękny żyrandol. Chór odgrodzony jest tralkową balustradą. W cerkwiach prawosławnych popularna jest ikona świętego Mikołaja z Miry, cudotwórcy. Cerkiew jest dostępna z zewnątrz i otwierana wyłącznie podczas nabożeństw lub dla wcześniej umówionych grup, jak nasza. Świątynię otacza mur z 1873 roku oraz kamienne krzyże z końca XIX wieku.